Pewnie niektórzy z Was nie wiedzą, że właśnie wypuściliśmy kolekcję naszych torebek, pierwszą kolekcję naszych torebek i w sklepie sukcesywnie będzie się ich pojawiało coraz więcej, więc bardzo serdecznie Was zapraszamy i do naszego sklepu, i na profil Milion na Instagramie, ponieważ tak nazywa się nasza marka. Będziecie wyglądać jak milion dolarów. Żeby się po prostu dobrze kojarzyło i dobre przesłanie to wszystko niosło. I dzisiaj będziemy pakować Wasze zamówienia, których jest naprawdę mega ogrom, aż jestem mega wzruszona. Bardzo się cieszę, że tak Wam się spodobały, przypadły do gustu. I co? No już nie mogę się doczekać, aż zaczną one do Was docierać, ponieważ nagrywamy to, nie wiem, może już do Was dotarły, bo nagrywamy to odpowiednio wcześniej. Dobra, pomieszałam się, bo jestem podekscytowana. Zaczynamy rozpakować i pokażemy Wam co nieco, jak wygląda tutaj ten cały nasz proces, ponieważ opakowania, które dla Was mamy, też nie są oczywiste. Tak jak w przypadku historii piątkowej pizzy, tak jak w przypadku Coś Dobrego, czyli naszych książek kucharskich, staraliśmy się, żeby te opakowania nie były takie, wiecie, zwykły karton na książkę, tylko żebyście dostawali coś zupełnie, zupełnie innego. I tak też personalizujemy nasze pudełka, wyglądają właśnie w ten sposób. Wycinamy je sami u nas. Więc wygląda to naprawdę pięknie. Trochę nam zajęło, żeby dopasować ten projekt, ale jesteśmy z niego mega zadowoleni. I jak widzicie, Milio by Enjoyment. Także bardzo się cieszę, że coś już takiego fizycznego, co będziecie mogli pokazać koleżance i się tak z tego szczycić, będziecie nosić i będzie to od nas. Bardzo się z tego cieszymy, a tymczasem pokażę Wam, jak wyglądają nasze modele. To są moje prywatne. Mamy ją w kolorze czarnym i w kolorze beżowym. Może tutaj na beżowie będzie wszystko dokładniej widać ze względu na kamerę. Ona ma taki kształt, który ja Wam kiedyś pokazywałam, gdy nagrywałam jakiś odcinek i mega Wam się spodobał. Ja też uważam, że ten kształt, ten model torebki jest naprawdę ekstra i perfekcyjny. Mamy tutaj z okuciami w kolorze złotym obie torebki i co najważniejsze, mają bardzo szeroki pasek, wygodny pasek. Nawet jak macie na przykład portfel z dużą ilością pieniądzorów, to nie będzie się ten pasek wrzynał Wam w ramię, nie? Więc wszystko jest przemyślane, spokojnie. To jest torebka na dużą ilość pieniędzy. I naprawdę tu się duża ilość pieniędzy zmieści, nie? Tak, to jest dobry znak. To od razu Wam przekazuję, że ta torebka to będzie dobry znak dla Waszego rozwoju i tak dalej. Natomiast na czym nam zależało? Na tym, żeby tą torebkę można było sobie personalizować. I tak jak widzicie tutaj ten złoty łańcuszek, jego można sobie odpiąć bez problemu, jeżeli na przykład do Waszej stylizacji nie do końca Wam on pasuje. Możecie też odpiąć długi pasek i zostawić torebkę tylko i wyłącznie na łańcuszku, jako bardziej taką wyjściową, koktajlową, o, w ten sposób. Oczywiście mamy tutaj zamek. Torebka ma taki kształt, który naprawdę jest mega wygodny, nawet przy bieganiu po mieście, przy wyjściu na spacer z dzieckiem. Zmieścicie w niej wszystko, co potrzebujecie. Telefon, jakieś tam kosmetyki, które potrzebujecie, portfel. Bardzo wygodnie się z niej je wyciąga, a przy tym torebka po prostu nie jest taką wielką torebką, tylko jest bardzo poręczna i podręczna. Pasek jest regulowany i do różnego wzrostu osób i do naszego ubrania, bo wiadomo, że zimą te kurtki mamy grubsze i chcemy, żeby ta torebka po prostu była trochę luźniejsza, więc bez problemu możemy sobie ten pasek tutaj regulować. No nie wiem, powiem Wam, że nie sądziłam, że kiedyś będę nagrywała tutaj takie coś, wiesz, odnośnie swojego produktu. To jest dla mnie fenomenalne uczucie. Oczywiście torebka jest wykonana z wysokiej jakości skóry PU. Rozpina się ją bardzo wygodnie i w środku mamy oczywiście nasze logo, czarną podszewkę w obu modelach i kieszonkę, taką mniejszą, która będzie super na klucze, czy na przykład na dowód rejestracyjny do samochodu. Z tą kieszonką to musicie nam uwierzyć na słowo, bo jej nie widać, na kamerze. Nie. O, ja tu wsadzę rękę tu. O, jest tam kieszonka. Tak, jest tam kieszonka. I od razu pokazuję Wam model czarny, bo ten model przypadł Wam mega, mega, mega do gustu. Wygląda pięknie. Ona jest z takiej gładkiej skóry. Zależało nam tutaj, żeby była jak najbardziej minimalistyczna. Jeżeli chodzi o wygląd, okucia i funkcjonalności, to ma te same, jak w przypadku tamtej torebki, po prostu różni się modelem. Kieszonka w środku jest tak samo. Używam tych torebek już dłuższy czas, no bo oczywiście je testowałam, zanim Wam je tutaj pokazałam i naprawdę sprawdza się rewelacyjnie.
I tu jest chyba jeszcze na pasku miejsce na zawieszkę, no nie? To jest taki dodatkowy element, który będziemy wpuszczać do sklepu za jakiś czas i właśnie będziecie mogli sobie tutaj to dołożyć. To są takie elementy, które dokładacie do torebki, żeby ta torebka jakby się rozwijała z wami, ewoluowała. I tam możecie włożyć na przykład klucze do domu, czy jak idziecie z psem na spacer, to te woreczki, które potrzebujecie. Takie małe będzie coś, co będzie można sobie doczepić. O, mamy zamówienie. Bardzo się cieszę, dzięki! Nie wiem, sprawdzę, kto to jest. I pozdrowie. I pozdrawie, pozdrowienia trafiają do Moniki. Dobra, pakujemy. Pokażę wam, jak to będzie do was przychodzić. Ważna sprawa, bo w naszych torebkach dostajecie od razu podczas zamawiania któregokolwiek koloru worek przeciwkurzowy. Zazwyczaj w sklepach ten worek nie jest dodawany albo musicie za niego dodatkowo zapłacić. U nas ten worek dostajecie. Po co ten worek? Po to, żeby było łatwiej przechowywać waszą torebkę. Po to, żeby ją łatwiej było zabrać ze sobą, na przykład na wakacje jako torebkę dodatkową i w walizce nic jej nie uszkodziło i była bezpieczna. Po to, żebyście mieli piękny produkt na półce najwyższej jakości i żeby cieszył oko i bardzo długo wam służył. Stay in this moment, never think about going. Won't you stay with me for a little while? Torebki spakowane, podzielone na kolory z etykietami, jeszcze czekają na foliówki, żeby dotarły do was w nienaruszonym stanie, ale to już będziemy robić z innego punktu niż tutaj. Będziemy schodzić niżej. Natomiast przejdziemy do tego, jak powstawało to pudełko, ponieważ wiem, że takie rzeczy są mega ciekawe i ja sama też lubię oglądać tego typu etapy produkcji i etapy tworzenia produktu u innych osób. Także zapraszamy was tu i pokażę wam, jak to wyglądało, ponieważ nie było to takie proste. Jak widzicie, to o, aż strasznie, chociaż stwierdziliśmy, że w sumie nie jest to złe, bo byłoby tutaj widać naklejkę, która jest od spodu, ale stwierdziliśmy, że jednak nie wygląda to tak, jakbyśmy chcieli. Zmienialiśmy ten projekt wiele razy, zniszczyliśmy masę pudełek, no ale było warto. I jak to się wszystko zaczyna? Najpierw robimy projekt tutaj w programie Photoshop. Nanosimy wszystkie elementy, które są nam niezbędne i to, jak chcemy, aby nasz projekt wyglądał ostatecznie na pudełku. Tutaj musimy jeszcze dokonać jednej małej modyfikacji, ponieważ potrzebujemy to po prostu powiększyć, żeby o było bardziej stabilne. Gdy projekt mamy gotowy i tak będzie wyglądało finalnie, ze względu na to, że chcemy, aby na pudełku litery były widoczne, zostały i wybiła się tylko ich część, żeby nie robić dziur na pudełku, tak jak widzicie to w tym przypadku. Poprzednio na przykład o, tutaj wypadało i musieliśmy to modyfikować i zmieniać, żeby cały ten napis był widoczny i nie straszył takimi dziurami. Także teraz ten projekt przenosimy na program i wycinamy laserowo na pudełkach. My zamówiliśmy pudełka, tak jak widzicie, w takim kolorze, natomiast ostateczną obróbką zajmujemy się sami i wychodzi ona spod naszej ręki, co według mnie też jest całkiem fajne, bo personalizujemy te pudełka jak chcemy osobiście. Jeżeli chodzi o personalizację, to mamy plany, jeżeli chodzi o personalizowanie nie tylko pudełek, ale i produktów, które będą za niedługo na sklepie, dlatego warto po prostu nas tutaj obserwować, bo będzie dużo nowości, dużo fajnych rzeczy i zarówno na profilu Milio będą pojawiać się one w pierwszej kolejności, jak i na stronie, bo do tego zmierzam, że tam będziecie dostawać informacje w newsletterze o nowych kolekcjach, żeby być po prostu pierwszym. A teraz przechodzimy już na wycinarkę laserową i będziemy nanosić ten projekt i pokażemy wam, jak to się wszystko tutaj wycina, a to wygląda mega zacnie. I tak jak Martusza tutaj mówiła, właśnie powiększała tutaj ten element.
dzięki któremu to O się nam tutaj trzyma. Tak, bo chcemy, aby trzymało się lepiej. Teraz pałeczkę przejmuje już Krzyś, ponieważ on tutaj się głównie tym tematem zajmuje. Musiałem od Mikołaja pożyczyć kubeczki. Bo okazało się, że musimy podnieść ją wyżej, aby móc zadrukować tak wysokie pudełko. Znaczy móc wyciąć w tak wysokim pudełku. Super. Musi być coś od nas, nie? Chociaż wiecie, pastelowe kubeczki teraz jak najbardziej w cenie. Może nawet ktoś by pomyślał, że tak miało być. Wymienimy to jakoś na bardziej stabilne elementy, ale to nie dziś. Krzyś, no teraz... Tutaj musiałem sobie zaznaczyć, gdzie kładę pudełko. No nie, po prostu sobie zarysowałem, żebym wiedział, żeby zawsze w to pudełko kładać w tym samym miejscu, bo mamy aktualnie ten projekt już opracowany, jak on ma wyglądać. I zawsze przed drukowaniem sprawdzamy sobie po prostu, czy trafimy w pudełko mimo wszystko, bo czasami może się coś przestawić. I zawsze sobie sprawdzam po prostu obrys całego naszego nadruku, gdzie on się ma pojawić. Tak, dzięki temu wiemy, że nic się też nie poprzestawiało w projekcie po prostu. I że pudełko będzie wycięte tak jak chcemy, a nie pójdzie na straty. To co, to startujemy, wycinamy kolejne pudełko dla Was. Ile trwa mniej więcej wycinanie jednego pudełka? Pamiętasz? No dwie minuty. Dwie minuty, dwie minuty trwa wycinanie jednego pudełka. Niby to niedużo, ale jak już masz się tych pudełek 100, to już jest dużo, dużo minut. Tak jak tutaj. Ale słuchaj, ja przepraszam, że ci przerwę, ale teraz podam taki pomysł, że wszystkie osoby, które zamówią dzisiaj po tym odcinku torebki, zostaną dodane ich inicjały z zamówienia na pudełku. Dobra, zrobimy tak. Tylko dzisiaj, dzisiejsze zamówienie, wrzucamy jeszcze inicjały, gdzieś tutaj je ulokujemy na górze. Do 12, żeby zaznaczyć, tak, kiedy koniec. Do 12 w nocy, tak. I tak to zrobimy. To będzie super. Jakąś ładną czcionkę wybierze Marta oczywiście, bo nie ja. A czy ty wybierałeś? Znaczy, tą wybierałam ja, tą na górze, tą wybierał Krzyś. Tak, ale ja wybieram ją pod względem tego, żebyś pasowała, żeby nam nie wypadały całe litery, no nie? Tak, no to są tak po dwóch stronach barykady po prostu. Ja musi być wizualnie i co? I zgadza się też moje. No i tak jak tutaj tyle pudełek do wycięcia, no to każde dwie minuty, no to jest tego sporo. No i to też trzeba przy tym stać, no nie? Tak. No bo to trzeba podłożyć, wymienić, wymierzyć, znowu puścić. No tak, poza tym to jest też gorące, więc trzeba pilnować, żeby się tam coś nie zapaliło, no nie? I tak, tak dalej, no nie? Więc tak. To trzeba uważać tutaj. Skończyło. No i teraz bierzemy takie pudełeczko wycięte. Jak widzicie, nie wszystkie litery od razu wypadają, no nie? Trzeba im później pomóc i je pozbierać. Ciach, ciach, no nie? I teraz te litery wszystkie możemy tutaj podopychać, które nie wypadły. To robimy podczas kolejnych dwóch minut. Tak, tak, zawsze sobie już puszczam następne pudełko i w tym czasie wypycham te takie, które się tutaj gdzieś zablokowały. Ale to była dobra inwestycja. Tak, to jest super, bardzo ładnie to wygląda ogólnie, no nie? Tak. Widzicie? I niespotykanie, ja nie widziałam nigdy u nikogo takiego pudełka. Dodatkowo ten projekt jest przemyślany w ten sposób, żeby wycięcie tych liter nie zaburzało twardości tego pudełka. Wiecie, żeby to wszystko dalej było bezpieczne i żeby to nie wpadało, znaczy nie zmieniało struktury, że pudełko nagle zacznie się giąć. Tak, żeby później na przykład coś na tym zostanie położone u kuriera i ono się tutaj całe połamie. Jestem mega zadowolony z tego, mamy kolejne tutaj dla Was przygotowane. Zaraz do niego spakujemy kolejną torebkę. Maszynka jest zajebista. Zajebista, no. Ale jest to naprawdę mega, mega zacne, bo ja zawsze widziałam te wycinarki laserowe, graweciarki, no bo ona wycina i graweruje, tak, no nie? To są dwie opcje, w zależności jak mocno ustawicie laser, tak Wam robi, no nie? Tak. Bo można też po prostu grawerować, a można też wycinać. Tak, dlatego dało nam to bardzo wiele różnych możliwości, zarówno do produktów, które są zbieżne z książkami kucharskimi, jak i zbieżne z jakąś biżuterią, galanterią i dodatkami. Także będzie tutaj pojawiać się dużo, dużo nowości. Mam nadzieję, no będą się pojawiać dzięki Wam. Bo za Wasze wsparcie i Wasze zakupy generują naszą inwencję twórczą, tak szczerze mówiąc, no bo tak to właśnie w tym wszystkim wygląda. My tworzymy, Wy jesteście zadowoleni i każdy się cieszy.
po tych zakupach. Naprawdę. My się cieszymy, wy się cieszycie. No nie? Prosta sprawa, prosta sprawa. Przepraszam, że się tak jaram, ale mega mi się to podoba. Jak to tutaj wygląda. No, skręcenie tej maszyny to był cały wieczór roboty. Nie było to takie proste i intuicyjne. Nauczenie się jej to było drugie tyle. No ale teraz już jest dobrze, teraz już jest fajnie. Także dzisiaj taki vlog organizacyjny, ale wydaje mi się, że to też jest fajne pokazać wam, czym się zajmujemy, bo nic bardziej nie wpływa na to, że ręce mi opadają, gdy ktoś się pyta, czym ty się właściwie zajmujesz? Więc dzisiaj odpowiedź na to, czym my się właściwie zajmujemy. Nagrywamy filmy, nagrywamy też filmy marketingowe, tworzymy własne projekty, prowadzimy sklep marki, mamy dwie firmy. Dobra, będę już się chwalić. Naprawdę robimy bardzo dużo rzeczy, oprócz tego bardzo dużo się uczymy. Wydajemy książki, wydajemy e-booki. Tutaj teraz jeszcze torebki, które były całkowicie projektowane przez nas. Tak. O, pokażę wam wykrój, bo właściwie nic wam nie pokazywałam, ale tutaj mam taki, jak wyglądały jakby pierwsze zmiany, wykroje, tutaj ile czego ma być. Tak, także... i że ma być na przykład gdzieś tam szersza, węższa. To jest spód. Mniej więcej no. Tak to właśnie wyglądało. Także no, to jest mega właśnie fajne, że każdy element tej torebki był zaprojektowany przez Martę. Nawet to zmienialiśmy, ja wam już pokażę. Początkowo ten element, czyli ten łańcuszek, nie miał być z możliwością ściągania. No tak. Nie? Bo, ale stwierdziłam, ale że... Później jednak fajnie, że można go zdjąć i zrobić sobie torebkę bez tego łańcuszka. I mieć totalnego klasyka, takiego basica pasującego do wszystkiego. Też wybieraliśmy bardzo długo kolor, ponieważ chcieliśmy, żeby to były kolory, które będą pasować do wszystkiego. Co ważne, torebki pasują na sportowo i na elegancko i na tym też nam mega zależało. Pasują na wieczór, tak. Do pracy. Więc jeżeli bierzecie takie mniejsze, oczywiście torebki. Mega mi się podoba, jak one są obszyte. Tak. Że one są tak świetnie tutaj zrobione. No nie, dokładnie i tak dalej. Mega, mega. Tu jest spód cały, też bardzo ładnie jest to obszyty. To jest torebka, słuchajcie, używana już miesiąc. Non stop, bo aktualnie wymieniłam. Nie mam żadnej innej torebki niż tylko i wyłącznie te. Jeszcze sprawdzam, czy nie ma literówki. Nie ma literówki. Nie ma. Sprawdzałam to 10 tysięcy razy, słuchaj, bo poszłoby na taki ten, że chyba bym się zapłakała. No, dobrze. My idziemy foliować torebki. To już właściwie nic specjalnego. Tak, bo tam już będziemy naklejać etykiety i tak dalej. Nie będziemy tego wszystkiego blurować, bo to nie ma sensu. Tak, tak. Żeby to pokazywać, bo później jest strasznie dużo z tym zabawy. No. Zejdę trochę niż... O, przepraszam, ale bo potem tak jest. Możemy być albo tak, albo tak. No to, jak? To ja będę trzymał i zrobię na sobie. A widziałeś, nie wiem, bo nie widzę się w podglądzie. Ja cię widzę w podglądzie. No. To co, lecimy dalej z tym vlogiem. Super, że udało się to wszystko ogarnąć. I bardzo dziękujemy wszystkim za każde zamówienie, zarówno książki kucharskiej, e-booka, poradnika, torebki, torby jutowej. A jeszcze bardzo, torby jutowe, bardzo dziękujemy. Torby jutowych, bo tam też jest dużo... Mogę zdradzić, co będzie następne? Tylko będą wiedzieć oni, bo nic, więc nikt jeszcze nie wie nic. No dobra, no to jak chcesz, to zdradzaj. Kolejnym elementem tutaj w naszym sklepie będą ubrania. Będą dresy, już mamy je obfotografowane. Będą się pojawiać sukcesywnie, będą swetry. Także na bieżąco będzie pojawiało się coraz więcej produktów. No i mam nadzieję, że przypadną wam do gustu. A jeśli ktoś się zastanawia, czy śpimy? Nie. Nie śpimy. Nie ma sensu. W dzień bawimy się z Mikołajem. Tak. W nocy pracy. Załatwiamy wszystkie sprawy. Na sen mamy 2 godziny, jak stracimy przytomność. Czasami się zdarza. Radzimy sobie. Lepiej jak się dzieje, niż jak się nie dzieje. Z takiego założenia wychodzę. A że my lubimy dużo rzeczy robić, to musimy to tak zrobić, żeby w końcu jechać na wakacje. Też przy okazji. No to pojedziemy. Ludzie jeżdżą na wakacje, a my? Mówię, że pojedziemy. Las pudełko, normalnie to jest. Nie, no mega fajnie. Fajnie, że jest tyle tych pudełek, bo to jakbyś tam stanęła jeszcze, stań się przy tych pudełkach. Siadę. Czat. Dzięki. Later on.